Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z Borderlands 2 i dzisiaj są ze mną standardowo Mioda, Gnatos i wyjątkowo Felix. A dlaczego Felix nie Aluś? Dlatego, że taką sobie ksywkę przybrał na Steamie, chociaż raczej to już nikogo nie powinno dziwić, bo takowa już zagrzała u mnie miejsca dłuższego czasu. I cóż, dzisiaj jest nowy dzień, to nagrywamy, spójrz, która jest godzina, jeżeli mógłbyś, ponieważ ja nie mogę. 14:52. Dobrze, 15. Skoro jest no dobrze, jest 14:52, już lepiej to, bo pamiętaj, że to 8 minut jest bardzo cenne. Jest już nawet coś psujemy. Jak dla nas jest nawet wczesna godzina, więc tu gdzieś zabieramy się za kolejny odcinek. Tak. I dzisiaj jesteśmy bardziej wypoczęci, świeżsi, powiedzmy sobie szczerze, bo minęło... Gnatos, klasmotyk też. Po co mi to tarcza? Steroid damage. Ja to swój defab mnie nie kocha. Jeden mały szczegół, Abo. To nie jest Felix, to jest Dat Felix. Indeed. No, Dat Felix? Masz tą kropkę przed sobą. Ty Jezu, jaki ten karabin zadaje potężne damage'e. No, oni mają otworzyłem, Awuś. A jakieś gumbo to zależy. Ty, ale wiesz, jaki ten karabin, co mi dałeś, fioletowy, zadaje potężny damage? Coś tam było niecałe 2000 razy 3, tak? No tak, i on zadaje tak potężny damage, że poczekaj chwilę, zostaw mi jednego. Jak kogoś tutaj znajdziemy. Ammo wam zbieram. Jak zawsze, okay. Zostaw mi jednego. Jest tak, Celion Warrior. Po 6000 mu cisnę. Cudownie, tylko się bardzo wolno przeładowuje, to jest minus. Ale zły nie jest, powiem ci szczerze. Ja sobie nim nawet nie pogardzę. Dobra. W ogóle gdzie wy idziecie? No tutaj, dobrze idziemy. Wait. No tak, kazało... No, dostałem karabin. Za otwarcie menu. Stopka. A no tak, bo użyłeś sobie tego, shift code'u. Nie. Nie? Nie, zielony. Rakietowy. No a faktycznie nie wiem. Ile damage'u? Pomyliło mi się nieco. 1000... Czy 2 chyba. Nie, myślę i to. No, ale na którym poziomie jest ten quest? 35, to luzik. No, luzik, zaraz zostaniemy w dupę, to zobaczysz jaki będzie luzik. A czy wejście do tego miejsca nie było pod ziemią? No właśnie było, dlatego zostawiam to wam, bo ja myślałem, że jednak na górze, więc w razie czego poszedłem sprawdzić. No to się zajmie. Jako jeden kompetentny wylew. Kompetentny wylew. A reszta wylewów jest jaka? Wylewowa. Właśnie, kochani. Otwieramy nową religię. Jest to wiara w Gnatusa Chytrusa, także jeżeli chcecie do niej dołączyć, to zapraszamy bardzo serdecznie, bardzo, bardzo niskie podatki i bardzo wysokie usługi seksualne świadczone przez właśnie, nie przez Boga, ale przez jego właśnie podwładnych. Także zapraszamy bardzo serdecznie. I wcale nie prosimy, żeby myśleć na temat, kim wy będziecie i kiedy zaczniecie wierzyć. No nie, wcale o tym nie będzie, wcale macie o tym nie myśleć, ponieważ czekajcie dziecię. Swoją drogą wpadłem na jeden fajny pomysł, żeby nie mówić okej, już jesteśmy z powrotem po każdym cięciu. Ponieważ cięcia do cięcia. No. Teraz za. Nie dałeś mi wystarczająco czasu i jeszcze dodatku Windows na mnie piwczy. Pytanie moje, czy tutaj są ziemniaki? Tak. Nie. No tak, jest otwarta przestrzeń. Nie ma żadnych. Jeszcze ogromne drzewa. W ogóle wczoraj zapomniałem powiedzieć, że jeżeli ktoś ma Anum Tournament 3 wersję non-Steam pudełkową, to może sobie ten kij aktywować na Steamie, będzie działał. Przypadkowo zupełnie to odkryłem. Bada z korozji board. Bo gdyby ktoś... Bo na non-Steam niestety nie pogaci sobie na multi, tak się składa. Bo GameSpy, jak wiadomo, już wymarł, ale Steam oczywiście zrobił wszystko co ich mocy, żeby można było grać. Kurczę. A moja tarcza robi wszystko, żeby mnie zabić. O nie, 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 o nie. Czokowy, jasność idzie. Ja to jest... Mika może zostawić, jak go spokojnie zabije. A właśnie. O, ziemniak się wkurza chyba. On się patrzy, on bluje! Nie! Ognisty! Czy... mam was gdzieś. On mi uległ! O, o! Z deszczu pod rynne. Nie pytam się. Nie wiem, czy wiesz co robisz. Ziemniaki, nie. Nie dodziemy z tym ziemniakiem! Ale spiry są z tymi ziemniakami, kurczę. No bo to ziemniaki! Jezu, jak się czujesz, gdy ci ziemniak spuszcza w pierdol? Czujesz się szczęśliwy? Nie, bo mówisz, że mamo, ziemniak mi spuścił w pierdol. A dlaczego nie spuścił? No bo jest ziemniakiem i on jeszcze lata. No nie, to się nie... Nie, to... Zgiń, przepadnij. No, tak staram się, ale... Abuś. No to... Ja to spierdzielam przed ziemniakami, a ten miał iridium mówi. Jak, pokonaliście te ziemniaki, czy jeszcze... No, dwa dobite, ale... Ej. Dwa tylko, to jest dużo otwartej przestrzeni. O, shield booster grata sobie podniosę. Shield booster do gra. Jeszcze nosisz? No tak, to bardzo dobra tarcza, tylko mnie beczki, nie wiem czemu każda wysadza się obok mnie. To nie ja! To nie ja! Nic, ja nic o tym nie wiem. Gra to ci... Jeszcze to chamskie spowolnianie przez nich. No, Gatos, powiem tak, cieszmy się, że to nie jest spowolnianie to jak w Left 4 Deadzie przez zombiaków, bo to nie jest bez sensu. Dostajesz z wielkiej berety, ogromnego działa, nic ci się nie dzieje, dostajesz małym harpunem, bum, jesteś wolny. Ty, to są te słagi, czy skagi. No, jest wolny, wolanie świecący się do mnie. Nader cudownie, aczkolwiek ja bym chciał wiedzieć, gdzie mamy iść. Masz mapkę? Dawno tego dodatku nie robiłem, ostatnio w kwietniu. W którym kwietniu? Tegorocznym. Bo w tamtym tegorocznym, że tak powiem, jeszcze nie miałem Bordera 2. Ja pamiętam, my w tym kwietniu, znaczy my w tym lutym z Gnatasem go przechodziliśmy. Bo pamiętam, że właśnie chyba w tym samym miesiącu się właśnie z moją dziewczyną zeszłem. Jej! Bo nic zszedłem. A nie zszedłeś. Zobacz. Nie, ja się zeszłem, bo... Tak, saliłeś się. Nie, ja się zszedłem, bo ja wiem lepiej co zrobiłem. O, no, wiadomo. Też według was denerwujące. Co? Witch Doctor, super. A teraz to już wiesz, dla mnie żadnym wyzwaniem nie jest. Z tym karabinem. Co to jest? A, tu jest jakiś Savage Warrior. Ziemniak! Jezu! To tak? Jej, on się jeszcze śmieje, taki Gnatos. Strzelać. Ja nawet nie zdążyłem wyjąć broni, on już na to. Ja chcę go też zmili. Zabij go, ja go nie chcę go! On robi dzieci. Spładza je. W pół minuty daje jakieś 20. A, to są styliony, nie żeby coś. O, 1500 damage'a. O Jezu, wchodzą mi bez Wybaczcie cięcie, ale się jeszcze nie nauczyli pukać. Po tylu latach. Nie no, naprawdę. Nic się w sumie nie stało poza tym, że... Te skaliony, co za... Fajnie, te skaliony wychodzą A ze skał, B obracają się, żeby później się teleportować. I co jest dupy? No. Dobra. Łatwymi są przeciwnikami dość. Na czyjeś głowie chyba pojechałem kawałek. Ej, Dudy, tutaj jest skrzynka, która ochroni prom. Tym zastanawia jak to... Powiem ci tyle, dużo zachodu. Łażenia. Królowa. Stalowa lowa. Królowa lo... Berserker! Berserker. A bo przecież ty jesteś naszym berserkerem tutaj. Czyż nie tak? Ha, zginę! No. Slap my bitch up. To ja chcę... takiego... O, szybko! Jest. Brałem już randoma. W sumie... Jak ktoś się zbliży, to dam radę. A właśnie. Okej. No nie, ze skrzynki skalion mi wyszedł. Czemu on nie wychodzą ze skrzynki? Bo lubiał. Ej, patrzcie ile tych skinów nadropało, lol. Dobra. Kurczę, dużej. Nie wiem czemu ginę. Mam dużą rękę. Nie wiem czemu, ale shotguny są dość potężne z bliska. Z bliska. Z bliska. Gnatos, mógłbyś wytoczyć taki jakiś skalion łazi, więc... To po prawej masz jednego. A tu. To jest skalion? Czekaj. To nie jest skalion. To, jak to się nazywa? Batstalion. Ty. Widzę, że ktoś te wszystkie skiny pozbierał. No ja jeden tylko wziąłem. Poskawędżowaliście. Tu są jeszcze dwa, leżą. No nie chcę się po nich wracać. A cykam, wiesz. Zresztą to tylko w tym dodatku nam będą służyły, a potem nara. No właśnie, wiesz. Dodatek jest akurat... pamiętam, w tym dodatku te skiny były wszędzie. No. Tutaj mamy już, widzę, kolejną. Powiem ci więcej, one były wszędzie, ale ani razu się nie dublowały. Nie, dublowały się. Ale rzadko. Destroy DNA sample. Ponieważ chyba zdaje mi się, że po prostu wszystkie skiny są kopią tych normalnych z pojazdów, no wiesz... Lud. Mógłbyś mnie podnieść normalnie, ale... No niestety nie mogę. Bo normalnie ponoszę tylko jeżeli mój skill się odnawia, to jest bardzo rzadko. Die bitch, die bitch, die bitch. Get out my way. Get out my way, get out my way, bitch. You are in my spot. O fuck, witch doctor. To gdzie? No tu na górze, nie miałem... Nie, front, nie, tarcza! Nie, zginęli. Ja sobie resztę. Okej. No, super. Drugi. Ding dong. Level. Gdzieś ty jest? O. Pomóc? Nie, nie. Bo nie zabijać. A, jak niby spadłem? Witch Doctor. Cześć, misiaczku. Nie wiem, nie pytam, ale dodam sobie skilla. Dobra. Tam mamy skrzynce, coś niebieskiego już widzę. A, pistolety, coś dla was widzę. Dla Gnata bardziej. No wiem. Jak już mówię, ja broń się cofnąć, bo jeden przegapiliśmy. No i znowu coś wybuchu elektrycznego wokół mnie. Jest szok Witch Doctor, podpowiem ci tak. Witch Doctor. Dam sobie radę, jeżeli go nie ruszysz. Ty, o nie, źle wylapowany Skag Doktor. To... Był Skag Doktor. Zostaw mi go, zostaw mi go, zostaw mi go! No idźcie na to. Okej. Spotko. Kustomizację! To już mam. Let's do this! Właśnie, tu jest coś małego nieodkrytego przeze mnie. Nie. Witch Doctor? Nie. O, ktoś widzę dingnął. Nie chcę być tutaj z moją tarczą. Domyślam się, Gnatos. O, Savage Hunter. Ty, Mioda, pamiętasz, o której zaczęliśmy, prawda? Nagrywać? No. Jakieś 10-15 minut temu. Aha, luz. To luz, bo teraz wiesz, miejsce na dysku już nie jest moim więcej problemem, ale... a właśnie Witch Doctor z tyłu masz tu. Z przodu też. Okej, zgubiłem się oficjalnie. To musisz przejść przez takie przejście. Otwarłem je. Więc już powinieneś mieć większy spokój. Grenade. Explosion. Czekaj, mam fajny granat, bo on jakby ściąga do siebie przeciwników. I wybucha. Nie widzę, bo ukaz wszystko. No ale on jest fajny. Jest Witch Doctor, twój. Ej, szok Witch Doctor. Jej. Ja się schowam. Tak widzę, że Witch Doctor to mój żyją w tym dodatku. Wiesz co, są po prostu za silne dla nas. I jest class mod dla... Pytanie Gnatos, używasz często Death Trapa? No, miara. Bo tu masz class mod biały, bo biały, ale z cooldownem. O, kolejny Witch Doctor, że go widzę. Też wolę AWO. Nie, czekaj, stój, dam sobie radę, tylko zostaw mi Savage Warriora. No. Okej. Mech. Na hita. Okej, mam tu skrzynkę. I jakiegoś przeciwnika. A, Witch Doctor na dachu. I zginąłem przez niego i nie mam kogo zabić. Dziękuję. No. Don't cheat my death. Dobra, dasz sobie radę. Tak myślę. O, dwóch ich jest, super. No, są ich dwóch, także jest większy problem. Teraz już jeden. Teraz już martwy Awuś. O ja chyba teraz zginę. Nie! Kurczę. Znaczy się do niego zbliżę. Kurczę, ja mu spuszczę w pierdol też troszeczkę. Jest! Awuś, zabij, jest. Gnata respie... Tam coś na dole siedzi. Spoko, spoko, mam cię. Jestem w twoim spacie. Wait, czy ja coś gównianego właśnie podniosłem? Nie wiem, wiem, że... co to ja podniosłem? A, ta kustomizacja, luzik, której nie mam. Karabin jeszcze znikł. Fajne SMG swoją drogą tutaj sobie leży. Boże, on znowu dużo gada. Kustomizacja... A, nie mam. Wezmę. Find the Creature Lab. Znajdź laboratorium kreatur. Wcale nie mówił, że ma laboratorium jako wielki statek. Nie no, nikt by się tego nie skapnął, Gnatos, przestań. Tak, tylko popatrz. Gdzieś tu był. Ha, zabiję mój doktora, jestem fajny. Ja też. Którego uderzył Mioda? Mioda był daleko. Dałem sobie sam radę. Szczękę sobie otworzyłem. No, kurde, ciasteczko. Dam mu radę. Patrz. Dałem się jednego dupka odzupić. Ile on ma życia, Jezu? Serio? Hejku. Co? Ja tutaj Gunzelkingiem walę. A, już się beze mnie biją. Jeden Savage leży. Czas na drugiego. Indy. Oni ładnie jak spadają w sumie. Po 1000. Minus 3 cegiełki jest w każdym levela. Minus 3? Powiedziałem, że mi już 3. A zresztą to brzmiało jak minus trochę. Ziemniak. O nie, 2. No i wy se walczcie, ja się wracam. Chociaż czekajcie, tu jest szajka. A, elektryczny. Nie. Wiecie co, stójcie, nie atakujcie go jeszcze. A, może granata mnie utopimy? No czekaj, nie, stój, ja chcę zrobić swoją taką małą zemstę. Zamiast tego... Zemstę ziemniakową. Okej, patrzcie na ziemniaka slagowego. No dobra. Tak, widzę jak umieram. Co to było? Ja, on mnie nie lubi. O! Explosion. Dzięki, dwa pędzą na mnie. Ja może tam granatami co po spamie. Jest! Jeden leży, drugi leży, zaraz ja będę leżał. Dobra. O, Witch Doctor. I co, nie wiem, że tu są... O, fuck, on odbija pociski. Jest. Ja chcę Witch Doctora. Dobra. O, możesz mnie normalnie... No widzę. Bo nie ma takiego czegoś, że mogę kilka razy pod rząd, jak zginę. Takie dwa psycho od siebie ciągle wstrzeszają. No, więc to chamskie to by było. Panowie, nie w tą stronę. Ja tam lubię experience. Myślę, że na to zaczniemy ty też. No, a poza tym przyda się na tajnikinę. No, tam szczególnie. Zresztą... Mogą mnie bić. Cześć na hita. Z tą pukawką to świat jest mój. Chociaż czekaj, to jest sklep przecież. Ja sobie czekaj, chodź ze mną, Mioda, sobie ammo kupimy. Ty też, Gnatos. Miodzie nie potrzeba ammo, ale... Ja nie potrzebuję. A ja sobie kupimy wszystko. Mioda, podpaliłem się od ciebie. You are a torch. Będzie bym wolał określenie jako... Psychorzec, który ma topór oblany miodem. A może zróbmy po prostu ci określenie Firestarter? Mogło być, tylko ja nie rozwijam drzewka Hellborn. Ale palisz się i tak. Teraz zmienię sobie granat. Bo ja już skończyłem rozwijać, teraz się biorę za Bloodlust, bo bardzo teraz to jest skill Taste of Blood, że kiedy używam mojego skilla, to mam zredukowane obrażenia od wszystkiego. Potem jeszcze będzie o Sambuzach z Bombardier, Blood Trends i Boiling Blood. No ja się teraz... albo już ciebie opuścił. No, wiem. Ja lecę do Gnata, tak. Ja się w ogóle zastanawiam, jak moje drzewko wygląda, bo naprawdę bardzo dawno nie patrzyłem tak głębiej na moje drzewko umiejętności, także... Mam nadzieję, że nie jest takie jak drzewko twojego drugiego Gandelkera. No co tak jest nie tak? Tutaj, tutaj rozwijam tak samo drzewko. Nie, są shotgunowi snajperzy. A, i Badass Savage. On jest mój, on jest mój. Nope. Co za chuj? Na hita. Powiedział... Wuj. Czy tu przypadkiem nie będzie... Chcę zobaczyć moje drzewko umiejętności. O, skrzyneczka. To mi się przyda. Klapfapowa. Aaa, tylko. I tam się bijesz. O, Witch Doctor. Tego największy putis. Putis. Ajej, a tu słońce wali po oczach? Nie. Plus tego dodatku to właśnie lokacja, jak już mówiłem wczoraj. Nie, dzisiaj sobie. Tylko, że w nocy. Ty, stój! Zanim naciśniemy ten guzik, ja bym proponował skończyć. Może na kupelni się odcinek ma, tak dla, wiesz, na pizzu. Dobra, to może się pożegnamy. Nie, ona już dużo, widzę. Wiesz co, może masz rację, bo tak na oko to wygląda, jakby już miał 25 minut. No właśnie. Myślałem, że chcesz zaspoilerować 5 słów. Dobra, więc to by było na tyle, my się z wami żegnamy. Był tutaj Mioda, Ignatos i Awuś i papa. Pa. Ja.